teraz pokażę dokładnie, w jaki sposób należy operować pedałami, ruszać. Zakładam, że mamy włączony bieg pierwszy, sprzęgło jest ciśnięte do samej podłogi. I teraz zaczynamy oczywiście od obrotów silnika, czyli delikatnie podnoszę obroty silnika i jednocześnie wyciskam sprzęgło. W momencie, kiedy samochód zaczyna ruszać, sprzęgło musimy nieco przytrzymać, czyli następuje jazda na pół sprzęgła. Po przejechaniu powiedzmy metra, bardzo powoli wyciskamy sprzęgło, jednocześnie uzupełniamy obrot. I prawa noga musi podrywać gaz w ten sposób, żeby obroty były zawsze powyżej 1000. W momencie, kiedy te obroty są zbyt niskie, następuje szarpanie silnika, no ale w momencie, kiedy znowu spadną poniżej tam 500-600, następuje zgaśnięcie silnika. No i w ten sposób właśnie należy prawidłowo ruszyć, czyli wyciskamy sprzęgło, ale też uzupełniamy obroty silnika. Wciskam sprzęgło do podłogi palcami. Palcami sprzęgło do podłogi, pięta oparta podłogi. Włączamy bieg pierwszy. Przy czym na razie zwróćcie uwagę, że nogę trzymam na hamulcu. Przekładam prawą nogę na gaz i podnoszę delikatnie obroty silnika. Sprzęgło wyciskamy do góry. Pięta cały czas oparta podłogę. Następuje ruszenie. Przytrzymuję sprzęgło i przejeżdżamy pół metra na pół sprzęgle. Teraz powoli wyciskam sprzęgło, ale jednocześnie uzupełniam obroty w taki sposób, żeby obroty były powyżej 1000. I ruszanie nastąpiło płynnie. Teraz jeśli chodzi o najczęstsze błędy przy ruszaniu, to jest właśnie wyciskanie samego sprzęgła. Czyli tak wyciskamy sprzęgło, w tym momencie następuje spadek obrotów i dodanie gazu zbyt późno. Czyli następuje szarpnięcie lub zgaśnięcie silnika.